ogłoszenia duszpasterskie. Chcę Wam ogłosić o trzech cudach, bo to jest noc cudów. Pierwszy, najważniejszy cud to jest taki, że Chrystus zmartwychwstał. Drugi cud jest taki, że chyba jest rekord frekwencji na tej Wigilii Paschalnej. Tutaj się należą Wam oklaski, bo my zaklaszczemy Wam. Może za proboszcza Mirosława to może było 5 razy więcej, ale jak? Ale za mojej kadencji to jest chyba największa ilość. To jest dobry znak. I trzeci cud jest taki, że jak poczekamy do godziny pierwszej, to zmienimy zegarki na godzinę drugą. Więc mamy bardzo mamy krótką noc. Jest to cudowna noc. Także mamy jeszcze godzinę 15 minut do zmiany czasu. Ale żeby nie było tak wesoło, to powiem, że też diabeł tutaj nam przeszkadzał. Pierwsza rzecz to nie było nagłośnienia na piętrze pierwsze. Nie wiem, teraz to chyba jest już. Dzięki łasce Bożej i temu, że parafianie zgłaszali mi, że jest jakiś problem. Przyjechał Pan i naprawił. Drugi problem był taki, że nie było światła w konfesjonałach w czasie, kiedy najwięcej było spowiedzi. Też udało nam się znaleźć to zwarcie. Trzeci problem, nie wiem, czy dzwony zadzwonią, bo mamy kłopot. Diabeł, widzicie, nie tak łatwo daje za wygraną. Więc nie dziwcie się, jak będziemy szli z procesji, nie będzie dzwonów. No, po prostu takie, że módl się może zadzwonić. Nie będziemy rzucać kamieniami przecież te dzwony. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przebiegu liturgii, modlitwy, Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę. Dziękuję szczególnie braciom za posługę w konfesjonale. Dziękuję braciom za przewodniczenie liturgii, bratu Arturowi, który przepięknie przygotował ministrantów. Widzieliście, że chodzili jak wojsko. Należą dla nich się też oklaski. Bratu Mirosławowi, który prowadził liturgię wczoraj i przez cały Wielki Post głosił przepiękne do nas słowo kazania pasyjne, też się należą oklaski. Bratu Łukaszowi, który dzisiaj przepięknie śpiewał Exultet i przewodniczył tej liturgii, też należą się oklaski. Szafarzom, którzy tak pięknie tutaj się prezentowali. Nie wiem, czy wiecie, że żona szafarza to jest szafarka. Gratulacje dla nich. No i przepięknej Scholi, która tutaj upiększała tę naszą liturgię. No dzisiaj rzeczywiście to już był szczyt oczywiście możliwości muzycznej. Z całego serca Wam dziękuję. Myślę, że wszyscy dziękuję. Dziękujemy za przygotowanie dekoracji ciemnicy i grobu, szczególnie panu kościelnemu Jarosławowi i wszystkim jego pomocnikom. No i zrobił się nam wiec partyjny. Jak za starych, dobrych czasów PZPR-u się klaskało. Jeszcze zapraszamy na koniec Triduum Paschalnego na uroczyste nieszpory o godzinie 18, które będą kończyły święte Triduum Paschalne.